Cześć, jestem Klady, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Uzupełnij lub napisz równania reakcji chemicznych wyższych kwasów karboksylowych, uzgodnij współczynniki stechiometryczne. I zaczynamy metodą CHO, czyli C, H, O, tu z lewej, a to od prawej. Tutaj mamy H2O w jednym i w drugim. I zaczynamy od ilości C. 17 dodać 1. 18. Teraz wodory. 35 dodać 1 to 36. Ale my to musimy zrobić przez 2. Dlaczego? Bo 18 razy 2 to 36. Wyliczamy tleny. 18 razy 2 to 36 dodać 18 to 54 minus 2 tleny to 52, tu jest O2. Czyli te 52 musimy jeszcze zrobić na pół. 26. Czyli mamy tak, to co było z lewo na 2, tu minus 2 na 2. I teraz tutaj. 15 i 1 to 16 węgli. 31 dodać 2 to 32 wodory, na pół 16. 16 razy 2 to 32, dodać 16, 48, odjąć 2, 46 i na pół 23. Spalanie całkowite kwasu oleinowego. No to zapisujemy sobie tutaj i mamy C 17, H 33, COOH plus tlen. Ma być to spalanie całkowite, czyli CO2 plus H2O. C 17 dodać 1 to 18. 33 dodać 1 to 34, na pół 17. 18 razy 2 to 36, dodać 17 to 53. Odjąć 2 to 51. 51 nie zrobimy bez reszty na 2. Więc zapisujemy to sobie w ułamku, że to jest 51 drugich, bo tu jest ta 2. I wymnażamy sobie teraz wszystko razy 2, ponieważ współczynnik stechiometryczny nie może być ułamkiem. I tu wymnażamy razy 2. Tutaj te dwójki się skracają. OK. I to jest nasz ostateczny wynik. Podpunkt D. Przyłączenie bromu do kwasu oleinowego. Zapisujemy sobie kwas oleinowy. Dodajemy brom. Brom występuje w postaci cząsteczkowej, tak jak tlen, czyli ma dwójkę na dole. I on nam wpadnie w to miejsce. Przed grupę COOH, przed grupę karboksylową. I mamy C17, H33, BR2 i grupa karboksylowa COOH.
Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.